W gminie Rokietnica świętowanie Wielkiej Nocy zaczyna się już w Niedzielę Palmową. 9-letnią tradycję ma organizowany tutaj wielkopolski konkurs koszy wielkanocnych, połączony z wystawą wielkanocnych stołów. Każde sołectwo starało się jak najlepiej zaprezentować, zastawiając stoły wiktuałami. Gospodynie z Rogierówka stawiają na wielkopolską tradycję, urozmaiconą przysmakami ze wschodu. W tym roku na przykład mamy paschę z kaszy jaglanej. Kasza jaglana jest ostatnio bardzo modna, wróciła do łask. I jest to po prostu kasza ugotowana, zmiksowana z wanilią, z bakaliami. Oprócz tego co roku przygotowujemy też z takich nietypowych rzeczy, ale wiemy, że mieszkańcy tutaj gminy odwiedzający nas też na to zawsze czekają. Kulebiak z kaszy gryczanej, twarogu i z mięty. W Żydowie stół przypominał wiejską zagrodę, a w zagrodzie nie może zabraknąć zwierząt. Żeby było po prostu ciekawie. Jest kogut, jest zając, jest tutaj łabędzie tutaj na stawku. No po prostu tak. Tak chciałyśmy i tak zrobiłyśmy. Ten pyszny zwierzyniec uzupełniały jeże i świnka z Galartu. Tradycją są rodzinne wycieczki, które jeżdżą od wsi do wsi, podziwiając wystawowe stoły. Organizatorzy przygotowali specjalną mapkę, na której można było zbierać pieczątki i wygrać nagrody. Staramy się tutaj poznać tradycje, jakie są regionalne w tym regionie, bo się sprowadziliśmy tutaj i tak od 5 lat mieszkamy tutaj. Staramy się poznać, jakie to są tradycje i przygotować się do świąt. Finał konkursu odbył się w Cerekwicy. W tutejszej świetlicy można było podziwiać wielkanocne kosze oceniane w 4 kategoriach. Podstawowa rzecz to jest kreatywność, ale także zgodność z tradycją, czyli muszą być to wszystkie elementy te, które w koszyku wielkanocnym w tradycji wielkopolskiej znaleźć się powinny. Również oceniana jest zgoda z naturą i wykorzystanie tych wszystkich rzeczy, które naturze towarzyszą. Te warunki spełniły panie ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów pod Kasztanem. Ich kosz wygrał w kategorii wystawca zbiorowy. To jest praca naszych rąk. To trzeba samemu upiec chleb, obędzić szyneczkę, zrobić baranka z masła własnoręcznie, pisanki. No wszystko jest wykonane własnoręcznie przez nas i staraliśmy się, żeby było jak najlepiej. Podobną pracę tylko samodzielnie wykonała Anna Sibora, która wygrała konkurs indywidualny dla dorosłych. Własne wypieki, własna robota i produkty, zarówno piekarnicze, jak i te masarskie. No jajeczko, no to wiadomo, że to umalowane, nie jajeczka, sól, pieprz, no te podstawowe rzeczy, które się powinny znaleźć w tym koszyku. W kategorii dziecięcej najpiękniejszy był kosz przygotowany przez Anię Gicale. Konkurencję przedszkoli wygrał kosz przedszkola Bajeczka z Rokietnicy.